Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i wyrafinowana, porządna, profesjonalna drużyna niemiecka wita was w drugim sezonie szóstej ligi. Tak, miałem sobie zrobić przerwę, ale w dupie mam to, będą jeszcze te funny moments, więc nie macie o co płakać. Gdzieś we wrześniu będzie funny moment z ligi siódmej, a tak później gdzieś w połowie września z pierwszej części ligi szóstej, albo chyba, że to się uda, to będzie taki długi funny moment z ligi szóstej, bo i z Hiszpanii, jak i z Niemiec. Dobra, postanowiłem tak, że Herman od ketchupów wraca do paki, do nas. Tu mamy Krosa, Kedire, niestety z BBVA, ale chuj z tym. Tu mamy jeszcze pana Klozeta z Lazio, Serie A, ale też będzie tutaj z nami rozgrywał dzisiaj. Gomez na zastępstwie, też Serie A, Shaqiri, Gündogan na środkowej pomocy defensywnej, bo stwierdziłem, że no nadaje się, ma w miarę dużo tej obrony. Batsztuber, ale dlaczego Batsztuber? No co tak od razu on? Nie ma innego? A chuj z tym, dobra. Sam, czyli nasz architekt, łysy, Schirle i nowy niemiecki bramkarz z Eintracht Frankfurtu, który mi się trafił w paczce za 7,5 z drużyny tygodnia. Stwierdziłem, chuja, nie sprzedaję go, przyda się do naszej... Ty, może go wpierdolę tu za Neuera. I nieźle. Przetestujemy go, wiecie co? Tak mi się wydaje, że powinienem go przetestować, bo nawet widzę, że ma podobne statystyki i stara się tu też nieźle rozgrywać. Zobaczymy, no dzisiaj trap. Jak trap zawiedzie, Neuer wbija i on mi tu broni wszystko, co tylko popadnie. Dobrze, myślę, że tu chyba już nie ma większych problemów. Zaczynamy pierwszy mecz Ligi 6 drugiego sezonu. Dzisiaj Niemcy dopełnią los za Hiszpanów, który się już skład rozleciał. Zaczynamy. No i jeszcze raz, no trzeba jeszcze raz, bo koleś najwidoczniej już miał dość walki z Niemcami. Aż tak bolą, bardziej, 100 razy bardziej bolą od tych Hiszpanek. No trzeba rozegrać jeszcze innego mecza, no nic za to nie poradzę. I bardzo przepraszam. No to teraz no to teraz pójdziemy w tych bajernówkach, bo on ma z Borussii. Pewnie bundę ruskie? Aha, dobra, ma tylko dwóch Rusków, trzech. O Boże, jaki dziadowski skład. Ja pierdolę. Gdzieś ty ją budował, na budowie? Kurde, cegłówkami, że im stawiał, żeś ich tutaj sprowadził. Kurde, cementówką, żeś ich oblał przed tym meczem. Jebany, ale nie damy mu wygrać. Nie, temu nie mogę dać wygrać. To jest w ogóle wykluczone. Ale kurwa Royce, coś ty zrobił w ogóle. I uwaga, Dąbia. Coś on tu kombinuje. Za szybki ten Dąbia. Co się dzieje? Łap to. Ty, jaki trap. On jest zajebisty. Ja, nie. Kurwa. Opeluj. Sorry, że to musiałem powiedzieć, ale no, ten bramkarz wszystko na razie obronił. Nic jeszcze mi nie przepuścił. I Samba jakiś idiota. Ej, nie, muszę uważać, bo ten skład może być dojebany, jak mi strzeli gola. Dobra, Royce, podaj to. Do Kloze. Kloze walczy. Ale niestety jego przeciwnik zabrał mu piłkę. Szmelcer. Dobra, nasza? Jak? Ej, nie. Szmelcer, nie popełniaj błędów. Bo wiesz, błędami możemy to przypłacić. Dobra, Miller. Miller biegnie. Myślę, że ten drugi przeciwnik nie zrejczkwituje. Dobra, i złapał piłkę. Dobra. Czyli wiadomo, że będzie ciężko z takim przeciwnikiem. Valbuena ma. Tylko szkoda, że nie w informie. No kurde. Kerżakow, kurde, myśli, że już jest OP shitem.
Tu podanie, ale nie do Dąbi z kości słoniowej. I dobrze, zablokowane, tylko trzeba uważać, bo on tu się nie podda, będzie chciał nam jeszcze strzelić i spierdolił akcję na naszą korzyść. Dziękuję. Teraz wyjeb to dobrze trap. No może kopniaki, jak widać, ma trochę spieprzone. Nie wiem, jaki CD Miller tak stracił piłkę, ale to mnie przeraża powoli. I znowu stracił piłkę. Co dla nas jest to już powoli niekorzystne, bo on już nieraz stracił u mnie piłki. Dobra, Royce, biegnij. Ale nie tak. Kurde. Umiesz ty biegać? Dobrze, kurde, Royce przedał się przez przeciwnika, który zrobił wślizg. Szykuje na nas dośrodkowanie, niestety. Nasi coś śpią jeszcze. Ale Kedira, nie tak. Jak spierdolisz akcję, to wraca do ciebie, za ciebie ten, Gündogan. Ale Kroos, ty też. Ty też coś działaj, Boateng, dobrze. Przynajmniej ty jeszcze nie śpisz tak bardzo. No pchaj się! Kurde, Gereja ma jakiegoś. No i rożny. Debil. Debil. Dobra. I masz już strzała z główki. O, Kloze! Proszę, proszę. Po Kloze cię bym się nie spodziewał. Ale Kloze i główki. No, nieźle. Czyli Kloze jest tu dobry w zupełności. No, Kroos tutaj chciał odebrać, ale patrzcie, Niemcy już od razu lecą na gola. Ej, dobrze, obrona niemiecka. Herman, podanie do Kloze. Tu jeszcze chciał zmylić. Miller. Ale Miller miałeś podać. Schmelzer podał do Kloze. I znowu on. O jebany. Ale za lekko. Strzelaj! Pięknie. Kurde. Już Niemcy rozkurwiają. A Hiszpania gówno potrafi. Pięknie. Kurde, nie. Już jest pogrom. Tak szybko. Zaraz rozpierdolimy ten skład. Po całości. Royce. No i nabiłem przeciwnika. Jest dla nas korzyść. Prowadzimy dwoma golami. Przybiegnij trochę do tej piłki, Miller. Dobrze. Dobrze, Miller. Ach, kurde, pchaj się z tym Żydem. Nasze? Ja pierdolę, on mi daje rożne. On daje mi też i gole. O, Boateng złapał. No, ale co takie złe podanie? Hummels. Jebany. Mnie tutaj sfaulował, a sędzia śpi. Ale chuj z tym, prowadzimy dwoma golami. Dla nas to nie jest źle, wręcz przeciwnie. Dla nas to jest już wygoda. No mówię wam, liga niemiecka jest OP shitem. W pozytywnym znaczeniu. I uważać. Ale kurde, co mu podajecie tą piłkę? Jak wam strzeli gola, to będzie źle. Oluj. Dobrze. Pięknie. No patrzcie, Niemcy grają perfekcyjnie. Dobra, ale Miller. No, Miller może i się jeszcze myli. Ale jak dla mnie już powinien grać zajebiście. Zróbże wślizg. Dobrze, Hummels. Tak jak ci w sumie kazałem. Okej. Jebut. Miller biegnie. I chyba chce z Paputa strzelić. No kurde, Samba jakaś mi zabrała. Royce stracił piłkę. No i debil jeszcze źle to zrobił. Dla naszą zaletą. No, niech ktoś tu przybiegnie. No, chodźcie, chodźcie. No, come on, dobra, ten jeden się mnie przynajmniej słucha. Ale dlaczego on podał. No i chuj, spierdolił mi akcję. A, dobra, uważać. Royce, pięknie. Ale źle podał. To wkurzające. Hummels, ty, jak go zmylił. Kedira podał do Millera. On też tutaj go zmylił. No i chuj, stracił piłkę znowu. Kroos. No i też nie wyszło. Już nie chcę na nich wyzywać, bo oni nic złego nie robią, a wręcz przeciwnie. O kurde. Ciepło, ciepło. Dobrze, się wypierdolił, ale zrobił to z poświęceniem. Przynajmniej nic się... Ej, no co mi Millera chcesz zabić? Dobra.
Co jest? No, faulował. On w ogóle nie umie grać. Przecież ja już go jadę. Dobra. Teraz na Karżakowa uważać. Dziękuję, Boateng. Lam! O jebany! Pierwszy raz na ataku. Lam i atak. No ale niestety za mało strzałów ma. Ale chciał. Chciał kapitan Bayernu też coś strzelić. Chociaż raz w swoim życiu. Jak na obrońcę. Dobra. I zaraz mu pewnie ta piłka nie wyjdzie. Patrz, jebany. Jebany. No i kurde, moja obrona. Co ty, co zrobisz z moją obroną? No i co to było? Jeszcze powinien mu kartkę dać. No i 2-0. Dostał w pizdę po prostu. Dobra. No on ma więcej tą piłkę. Jakieś zmiany tu by można robić, bo jak na razie to... No tylko Royce'a bym zamienił za... Shirley. Chodź tu, szczurku. Może Royce coś w ogóle nieaktywny. Gomeza nie będę wymieniał, bo tu Klozet się stara. Kedira też się stara na tej swojej defensywie. Nie jest z nim najgorzej, jak na tej formacji. Nawet się zgrywa chłopak, więc tu nie ma żadnych wątpliwości, że on może grać na takiej formacji. Jestem, kurde, dzwonią mi, trują dupsko. Kurde, nie mogę nawet spokojnie pierwszego meczu rozegrać. Bo kurde, ważne są rzeczy, no. Jakimi ważne rzeczy? Dobra, gramy, wybaczcie, ale no, chcę dobrze rozegrać tą szóstą ligę Niemcami. No to muszą mi dzwonić. Kurde, kiedy była Hiszpania, to nikt mi nie dzwonił. Kloze jebni. Ale dobra, on broni. I chuj z tym. Dobra, sorki. No ale no po prostu... Nie sądziłem, że jeszcze mi przeszkodzą. Oluj, oluj. Dobra. No patrzcie, ten trap to wszystko broni. To jest kurwa bramkarz bramkarzy tych niemieckich. No chyba już momentami lepszy od Neuera. No w sumie lepszy zwykły Neuer od trapa w informie. Tak. Ja pierdolę, on broni. On wszystko broni. Zawodowiec chędożony. Dobra, Kloze. I chuj, stracił piłkę. I stracił piłkę, tylko on chce teraz... No i dobra, ja tam go niby wywróciłem, ale faulu nie było. Kloze. A jebni, znowu z daleka. Dlaczego nie? Nie mogę wiecznie z tych główek strzelać, bo niektórzy mnie nazywają frajerami. Miller, teraz twoja kolej. Ale no... Celuj trochę. O, też zrobił zmianę. Jakiegoś kolejnego Ruska wprowadził. Bo ja już tyle paczek naotwierałem się, że ja rozpoznaję te nazwiska bez problemu. Ale Kloze, nie tak podawaj. Jak będziesz miał swojego gdzieś ale Lam, co się już z wami dzieje? No i właśnie tak to jest. Jak ktoś mnie rozproszy, jak ktoś mi brutalnie zadzwoni i przeszkodzi, to ja po prostu gry nie mam. Ale Miller. No, tak jak mówię, jeszcze mam problemy z podaniem z góry. Jak się ich kiedyś nauczę, to będę z nich częściej korzystał, ale na razie jest kiepsko. No i patrzcie, już tyle strzałów, a on wszystko jeszcze tu broni. Ale mamy przewagę, to jeszcze nie jest problem. Miller. Kurde, katujemy tego bramkarza. Podaj do Klozeta, bo to był cross właściwie. O jebany. A. No jakby tam nie było tego gościa, to może jeszcze bym z tego kąta strzelił gola. Ale nic, na to nie poradzimy. Uważać, uważać, bo on tu chce jakąś akcję wyprowadzić. Lam, dobrze. Raczej nie dobrze, bo źle podał. Dobra. No, ciągle mu odbieramy piłki, więc on jest w dupie praktycznie. Herman od ketchupów, dobrze. Tu jeszcze dośrodkowanie takie zrobimy. Miller! O, jak zajebał, ale nie wyszło. No bo blokada, no. A tak to fajnie wyglądało.
Aha, Niemcy faulowali. Nie wiem jak, ale okej. No fajnie, fajnie. Bronić się. Bronić się. Dobrze, Lama. Lama, źle. Źle to robisz. Dobra, Herman od Ketchupów niestety też stracił piłkę. Tu jakiś jebany i spalony ma, ale co z tego? Nawet jeszcze piłka nie przekroczyła pola bramkowego. Trap, wyjebuj to. Ale ładnie, dzisiaj perfekcyjnie bramkarz działa. Mirosław Kloze teraz. To wręcz pozytywnie brzmi. Dobra, ja tu go wykiwam. Jebej gola! Ładnie! Ale nie było jeszcze gola. Szkoda. Jeszcze nie było gola ze strony Millera, ale może teraz. O luj. Dobra, Herman! Ty, też zajebał, ale no nic. Jego bramkarz broni w dalszym ciągu. Dobra. Oj, 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 niedobrze. Trochę niedobrze. Trochę tu mi się to nie podoba. O kurde. Ach. I puścił to. Niedobrze. Nie, teraz trzeba twardo i brutalnie to zrobić, dobrze. No, ja pierdolę, Miller! Się musiałeś wyjebać! Co za... Jeszcze nie klnę na nich, ale już się nie robi niebezpiecznie. Bo zaraz to mogą doremisować. A tego bym nie chciał widzieć ze strony niemieckiej. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No co wy robicie? Dobrze. Z główki tam może nie obronił, ale i tak zajebiście. Herman, ale nie tu podawaj. Dobra, Boateng. Hummels. No kurde, ciągle mają piłkę teraz. Dobrze, Trap. Nie, to jest piłkarz pierwsza klasa normalnie. Nie wykorzystali tego. Dobra, przybiegnij po tą piłkę. I no i kurwa, Kloze już odepchnięty. Dobra, Kloze. Dobra, cross. Dobra, nie stracił piłki. Jebany, jakoś to śmiesznie podał i do nikogo nie to trafiło. I niedobrze, bo teraz mogą nam to wyrównać. Dobra, Boateng. No, piłkę wyjebał sobie sam. Dobra, Schürrle. Też dzisiaj jakoś tu nie działa. Khedira. Dobra, biegnij, biegnij. Na luzie. Na luzie, biegnij. Dobrze w pole karne. Ale trochę chujowo, Khedira. Ale wygrywamy mecz, 2-1, nie aż tak agresywnie mi to wyszło, no ładnie, ładnie, nawet nieźle, no cross 8-2, ten bramkarz zajebisty, myślę, że on zostanie na dłużej, Neuer będzie na zastępstwie, dobra, i 3 punkty, już na dzień dobry 3 punkty, tamto tylko się musiałem męczyć i męczyć, i co z tego miałem, zostałem w 6 lidze, ale dobra. Niemcy tutaj naprawdę prosują w cholerę. I tu nie mam nic do zarzucenia. Paczkę sobie otworzymy teraz. Tak na szczęście. Dobra, otwieraj tą za 7,5. Czemu? Bo mogę, mam tyle końców, to mnie to nie będzie szkodziło. Dobra, aha. Oluj, co to? Jak się śmiesznie to otworzyło, ale okej. Tu mamy jakiegoś Abidala. Chuj mu w dupę. Tylko weźmiemy jednorazówki i możemy spadać stąd właściwie. Dobra, w sumie to tyle tutaj. Poszło mi stąd. I dobra. Ja wam dziękuję za obejrzenie. No kto mnie wyprzedził tam w klubie? No dobra, cieszę się, że macie tyle. No, liga niemiecka się sprawdza, jest niepowstrzymana, to czuć i widać, że ci Niemcy to naprawdę jest wielką potęgą piłkarską, potwierdzili to na mundialu, może uważam, że Argentyna grała lepiej, ale no, Niemcy wykorzystali ich błędy. Dobrze,
Liga szósta, sezon drugi, Niemcy się sprawują. No tam może jednego gola puścił, ale tak poza tym to naprawdę broni zajebiście. I polecam tego bramkarza, mimo że jest z takiej ligi troszeczkę, z klubu takiego troszeczkę słabszego, ale broni, no się zgrywa, to najważniejsze. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, może półtora mecza to można uznać, bo koleś potem wyszedł i jak dla mnie to był rage quit albo stracił nety. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym opening packu. Trochę czasu nie było opening packów, ja tu otwieram ostatnio paczkę za 7,5, a tu nagle 25k razy 10, skąd one się wzięły? Nikt nie wie. Znowu trochę mam zapasów końców, to może jakoś zagospodarujemy się otwierając te paczuszki. Paczka numer 1, już tak z grubej beczki zaczynam, bo miałem otwierać te paczki zwykłe, ale widzę, że coś tu się odświeżyło, ale dobra, lista piłkarzy, a sami piłkarzy. A dobra, może ty piszczek pójdziesz na sprzedaż. O, Benatia z FC Bayernu. Bierzemy, tak jak najbardziej bierzemy. Jeszcze fajnie by było, jakby mi się trafił ten Xavi, Xavi Alonso z Bayernu. No to byłoby fajnie. Reszta Quicksell, przykro mi bardzo. Dobra, ale to są sami zawodnicy. Tak, zawodników. No to dobra, otwieramy następne. Mam nadzieję, że jakieś informy mi się trafią. Ale fajnie, Benatia z FC Bayernu i piszczyk na sprzedaż. Aha, jego tu sprawdzimy. Może coś warty bydle. O, debil próbuje go sprzedać za aż 15 milionów prawie, że. Ale właśnie bardziej bym proponował właśnie sumę tak. Dobra, mniejsza z tym. Tak mniej więcej 5k. No nie wiem, ja bym dał 4,5. Nie wiem, żeby jakoś to wyszło, albo ustanowić nową kwotę. No nie wiem, damy cenę kup teraz na przykład 4000. O, dajmy 4000, a cenę kup wywoławczą tak 2k. Dobra. I tak na 3 godzinki wyślę go. Zobaczymy, czy się uda go sprzedać. O, Atsu już jest w innym klubie. Był w Chelsea, a teraz jest w Evertonie. Grosskreutz. Dobra, reszta Quicksell. Ja muszę tak dobrze te paczki otworzyć, żeby coś z tego jednak było. Dobra, co to będzie? Co to będzie? Sami zawodnicy. I... O, Casillas. Ten kurwa jak Leonidas z Dzidą. This is Sparta, kurwa. Ale to jest Argentyńczyk, przykro mi. Zobaczymy ile warty. 15k, 9k. Oho, takie ceny są warte. Ja bym dał tak na przykład, nie wiem, sprzedałbym go tak za 2k. Dobra, no, zobaczymy. Na pewno nie sprzedam ich za taką kasę. No, ktoś mnie straszy Fubu, a ja mam na niego wyjebane. Nie chcę, pisze co chce. 3000. Ja może tak dam go za 2500. Nie wiem, takie sumy daję po prostu, żeby nie było, że przesadzam. Dobra, dam go za te 2400. Dobra, zobaczymy może. Okej, dobra, i reszta Casillas. A tego wyślę na transfer. A to już muszę w pizdu wysłać. Dobra, następna paczuszka. Dobrze obadana.
O, exp mi się zwiększył, czyli coś będzie. Coś będzie. Ale zwiększył mi się exp. A to chyba musiał mi się ktoś inny trafić tym razem. O, znowu Honda. A bra, wystawię go za te 150, bo mi się sprzedało za 10k. Może teraz też coś się zarobi na nim. Palacio. Palacio. Ile on w ogóle wart? Bo ja nie pamiętam już jego ceny, takiej standardowej, ale widzę, że bieda w cholerę. Bo nawet nie opłaca mi się go sprzedawać. No to reszta myślę, że na Quicksela, no co ja mam robić z nimi? Dobra. Jeszcze 6 paczek. Może tym razem. Patrzę na exp, nie wzrósł. Szkoda. Żanetka. Aha. To jakiś moron z Kolumbii. Zobaczymy ile chodzi. Biednie. Choć nawet nieźle, nieźle. Tu próbuję za 80k, ale coś mi nie idzie. No to tak na oko bym dał go za 6k. Może tak od 6 do 10k, no nie wiem, no. Taka cena dość wysoka. Ale dam go za to 6,5k. Albo 7 w sumie. Zobaczymy czy pójdzie. Coś jeszcze? A ta piłkarzyna to za ile chodzi? Aha. Bo ten może być równie droższy. Bo mi pokazuje z innego klubu. Tego wystawię na transfer, a reszta kucy. Poszło mi stąd. Już mamy połowę paczek za sobą. Teraz trzeba tą drugą połowę wydać. No dobra, coś nam tu wypadnie. Cielini, kurde. Pogryziony cielini, a ten. Boże, ryjak cebula, normalnie. Taka naburmuszona cebula. No ale warta gwiazdeczka, warta gwiazdeczka. Sobie jego dam do obserwowany, zobaczymy czy on w ogóle pójdzie za taką cenę. No. Dam go za te 50k. Boże, jak ktoś się opyli na to. Nie wiem, będę próbował. Jak mi się nie sprzeda, no to w dupie mam takie sprzedawanie. Dobra. Pięknie. Ha, jakiś Rubinio. Mają chyba już 3 bramkarzy z Juventusu. Bo był Storari i ten cały... no i Buffon. To teraz widać, że jeszcze jest jakiś Rubinio. Ściągnęli go. O, Getze. Nie zauważyłem go w ogóle. No, no to trochę gol. Trochę końców będzie na niego. Tu trzeba przyznać. To na razie transfer. Fajnie. Reszta Quicksell. O, no fajnie. Getze. Jakiś naburmuszony Holender. Nie wiem. Ktoś go musiał do poważnie ugryźć. Co teraz? O! On w ogóle jest w drużynie tygodnia? Martins, kurwa. Jebany. Jeb... Ile warty będzie? Ja pierdolę. Ile szybkości. No, jakby mi się trafił Tots Martins, no to bym zarobił na nim, ale... Infor też nie jest zły. Ja pierdolę. Czekaj, mogę zrobić screenshota w ogóle? Takie BTW. Screenshota trzepnę. Okej, okay, dobra, jest screenshot. Jebany, kurde. Ty czekaj. Na razie idziesz do transferowej. Potem zrobimy z tą porządek. No widzicie, warto otwierać takie rzeczy, bo potem się... A, gówno ci się. Dobra. Jakiś widz się ze mną kłóci, żebym go odciszył. Ja tu teraz paczuszki otwieram. Higuain jeszcze mi się... A dobra, ta resztka to pójdzie na Quicksela. Ale dobra. Jest Martins, to... Już coś rokuje. Może coś jeszcze mi się trafi.
na tych trzech paczkach. Chyba mi się jeszcze więcej expa nazbierze. Dobra, aha. Aubameyang. Dobra, aha. Czyli same syfy jak dla mnie. No to quicksele pójdą. Ale jest Martins. Pocieszenie jest właściwie dobre. Dobra. Co tam będzie? Co tam będzie? Miranda. Ciekawe. O, Glik, już po raz trzeci Glik mi się już trafił. No, trochę wkurzające, ale co ja zrobię? Kerszakow. Same pizdy na sprzedaż. No i ostatnia paka, nie? Jak teraz mi się coś bombastycznie świetnego trafi, to po prostu... I co tym razem? Co tym razem? Ha. Jakiś Vertonghen. Aha, dobra, czyli nic już co mnie nam się nie trafiło. Ale jest jakiś inform, nie narzekam. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie krótkiego odcinka z Opening Packa. Będzie od razu po meczu pierwszym z Ligi 6 sezonu drugiego. I trzymajcie się, na razie, yo!